Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak tylko konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się kilka tygodni temu, to pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, i nie wiem, czy Wy też o tym pomyśleliście, ale to była pierwsza rzecz, to było pierwsze pytanie: jak to się stało? Widzicie teraz na swoich ekranach, macie mapę, jak to się stało, że w takiej enklawie, tak szczelnie pilnowanej, oni tam mieli tyle tysięcy rakiet. Powiedzcie mi, odpowiedzcie mi na jedno pytanie: w jaki sposób to wszystko się tam znalazło? Bo ja do dzisiejszego dnia nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie: jak to możliwe, że w strefie gazy tamci mają tyle broni, tyle sprzętu militarnego, gdzie nawet zwykły człowiek, to jak przechodzi przez to przejście graniczne, jeśli już mu się uda przejść, to jest tak, jak to się mówi potocznie, trzepany jak na lotnisku. No jak na lotnisku, więc jak tam tyle rzeczy się przedostało? Skoro oni mają te wszystko i termowizyjne, i te podziemne, te wszystkie sondy, oni mogą badać, mogą sprawdzać, mogą wszystko, nawet wybrzeże, bo oni tam niby są nad morzem, ale nawet to wybrzeże jest patrolowane przez izraelskie wojsko i tam tak naprawdę no, gdybym ja tam chciał wejść, to chyba nie wejdę. Gdybym chciał wyjść, to chyba też nie wyjdę. Więc w jaki sposób tyle set tysięcy sprzętu tam jest? Mało tego, ten sprzęt ciągle tam jest. Więc ktoś musiał im to dostarczyć. I to są pytania bardzo ważne: to są pytania bardzo istotne, bo w obliczu tych działań, które się teraz dzieją, to warto sobie takie pytania zadawać. Bo każdy tylko wysłucha, obejrzy, no przeczyta i tyle. I żadnych pytań. Bo przeciętny człowiek to nawet sobie nie zdaje sprawy. Gdzie to w ogóle jest? Jak wygląda mapa? Jak to wszystko wygląda? Przeciętny człowiek nie wie. Tak naprawdę, gdyby mu powiedzieć, żeby pokazał na mapie, gdzie to jest, to on nie będzie wiedział. On nie będzie miał zielonego pojęcia, gdzie jest Palestyna, gdzie jest Ziemia Święta, gdzie jest Izrael, on nie będzie nawet Bliski Wschód, nie będzie wiedział. I to nie dlatego, że on jest jakiś głupszy zły, nie, po prostu no, może się nie interesuje. Tak, delikatnie mówiąc. Zobaczcie, oni tutaj mają jedno przejście graniczne z Egiptem, Rafah. Ono jest w 100% kontrolowane przez Izrael. no. Wszystko jest kontrolowane. Drugie przejście mają w RS na północy, czyli nie ma opcji, żeby tam ktokolwiek wszedł. A już na pewno nie ma opcji, żeby tam. Przewieziono tyle tysięcy amunicji, ton amunicji, e, wszystkich rakiet i tego wszystkiego, moi drodzy. Wkrótce się okaże, że oni tam myśliwce mają. Mało tego lotniskowce, o których nikt nic nie wie, nie? I teraz należy sobie zadać pytanie, czy albo oni są niewidzialni, mają tak zaawansowany sprzęt, albo oni tam to produkują, może oni tam mają swoją fabrykę. Jeśli mają swoją fabrykę, to dlaczego ta fabryka jeszcze nie została wysadzona, a nie została no, najechana, żeby tego nie produkowali. Ale jak tak cofniemy się wstecz? Cofniemy się nawet kilkadziesiąt lat, bo 2001 to było w 2001, tamte dwie wieże, chyba tak. No to można już coś kreować, jakieś fakty. Na moje oko, no to wygląda tak, że można sobie wykreować u przeciwnika swoich ludzi czyli niby są naszymi przeciwnikami niby z nami walczą, niby nas nie lubią, nienawidzą, ale tak naprawdę to my sobie ich hodujemy albo pozwalamy im na coś. Pozwalamy im na coś tylko dlatego, żeby później mieć preteksty. W 2001 roku był pretekst, żeby później rozpocząć to, co się rozpoczęło. Większość krajów w tym regionie, tam na Bliskim Wschodzie, w Azji czy w Afryce Północnej, one są zdestabilizowane, są po prostu zaorane totalnie. Tam już nic nie ma. Tam jeszcze coś tam było. Ja pamiętam z opowieści, że dawno, dawno, dawno temu Libia, Liban, Syria to były kraje, do których Europejczycy. Jeździli na wakacje. No tak jak teraz jeżdżą do Grecji, do Turcji, na Cypr. Kiedyś jeżdżono tam. Dziś tam już nikt nie jeździ, bo tam jest niebezpiecznie. No kto by. Ja bym z chęcią pojechał do Libanu, i do Syrii, ale się boję. Nawet był taki plan, ale się teraz boję, bo nie wiadomo, czy się wróci, nie wiadomo, co tam się wydarzy, nie wiadomo, co na głowę spadnie. I zobaczcie. Jak szybko można odwrócić kota ogonem, jak szybko można sobie znaleźć pretekst. To jakbyście mieli sąsiada, ten sąsiad was tak denerwuje, no i. Pewnego dnia ten sąsiad wam rozwalił płot. Dziwnie, bo w nocy wam rozwalił płot. Nie było go akurat tak, w rzeczywistości go nie było, bo był na wczasach. No ale podobno on wam rozwalił płot. Więc wy tego dnia wjechaliście na jego tam teren, zdemolowaliście buldożerem wszystko, bo on wam rozwalił płot. Tylko że on zdziwiony, bo on był na wakacjach, jego tam nie było. No ale wy powiedzieliście, że to on wam zrobił, nie? I moi drodzy, jeśli nie będziemy sobie zadawać pytań, jeśli nie będziemy patrzeć na mapy, na plany miast, to nigdy się nie dowiemy, nigdy nigdy nie będziemy mogli samodzielnie myśleć. Bo to jest tak proste, zobaczcie, bierzecie zwykłą taką mapkę. To jest zwykła mapka, nic wielkiego. Jest szczelnie chroniony teren. I w jaki sposób tyle amunicji tam się przedostało? A dzisiaj co mamy? Mamy to, co mamy. Dzisiaj media podają, i to nie jakieś tam zaściankowe, tylko mainstreamowe media, że w strefie gazy Restor Zdrowia, to są oficjalne dane, że od początku tych starć militarnych zginęło 6,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym prawie 3 tysiące takich maleństw, najmłodszych. To jest niebywałe. To jest niebywałe. To jest coś, co nie mieści mi się w mojej, mojej drodzy wyobraźni. Mało tego. Dziś media podają, że w egipskim kurorcie tam, gdzie Polacy i inni jeżdżą sobie na wakacje za przeproszeniem, brzydko mówiąc, dupła rakietka znów. Teraz biura podróży polskie. Odwołują wycieczkę. W piątek nad ranem rakietę uderzyła w egipski kuror. Co najmniej sześć osób jest rannych. Przedwczoraj wrócili nasi ostatni turyści z Taby. Przekazuje w rozmowie jakiś tam z biura podróży. I on podkreśla, że wycieczki do tego regionu zostały zawieszone. Zobaczcie, nawet nie można sobie jechać na wczasy. I teraz kto jest winny? Izrael podaje, że oni o tym wiedzą. Oni nie mówią, że to oni, ale oni o tym wiedzą. Oni o tym fakcie wiedzą. Ale to nie oni. Ogólnie, bo jeszcze się nie przyznali. No, oni nie zaprzeczyli, ani nie potwierdzili. Po prostu powiedzieli, że oni o tym fakcie wiedzą. I z każdym dniem liczba się zwiększa. Z każdym dniem jest coraz niebezpieczniej. Teraz już sobie Polacy nawet zimą do Egiptu, nad Morze Czerwone, nie polecą. Może to i dobrze, bo zaoszczędzą pieniążki, będą mieli za co nagrzać sobie mieszkania, domy. To tak pół żartem, pół serio. Ale zobaczcie, są protesty. Ja już przecież to mówiłem, no regularnie są protesty, regularnie. To są naprawdę setki tysięcy. Nawet Greta Thunberg już też protestuje. Greta Thunberg, kto by się spodziewał, nie? Chodzi tylko o stworzenie państwa, tak żeby ludzie byli tam szczęśliwi. I... To było tą pierwszą myślą. Ile to już trzy tygodnie chyba, nie? Trzy tygodnie. Trzy albo cztery, to już naprawdę, no chyba trzy. I jak to możliwe? Bo ja wiem, ja się znam trochę tam na geografii, to mniej więcej wiem, czy to wszystko leży, jak to wszystko wygląda, strefa gazy wygląda tak i tak, wiesz, no bardzo szczelnie chroniona, nawet zachodni brzeg jest mniej szczelnie chroniony, bo tam można sobie tak bardziej na luzie wjechać, a do strefy gazy, no to się nie wiedzie po prostu. I oni tam mają pięć tysięcy rakiet, jednego dnia, i na są groźni, to ile oni tego tam mają? 100 tysięcy? Milion? Rakiet? 10 milionów nie wiadomo ile, a gdzie oni to wszystko gromadzą? Poza tym są też takie ploteczki gdzieś tam na mieście krążą, że ta organizacja to ona mogła być stworzona przez kogoś, no właśnie, żeby mieć jakieś tam preteksty, żeby cały czas coś się działo, albo stworzona bezpośrednio, albo na przykład ktoś przymruży oko, jak ktoś sobie działa, czyli powiedzą: Róbcie sobie, co chcecie, ale my od czasu do czasu Wam tam dupniemy jakąś rakietkę, żeby było, że wy jesteście źli. Bo to nie jest przypadek. No nie może być czegoś takiego. Już tyle przypadków było, że ja w to nie wierzę. No, najlepszym przypadkiem to była ta sosna i tu polew. No, nadal ludzie wierzą w to. Nadal ludzie nie zadają sobie pytań, kto na tym mógł zyskać, kto mógł stracić, komu najbardziej zależało. Nie, bo to jest proste. Dla przeciętnego człowieka to jest proste. Leci samolot, walnie w spadnie. No i tyle, albo awaria, albo zamach. Ale zamach tego, na którego terenie to się stało. No bo co tam z za oceanu, absolutnie cały tam za, za oceanu by strzelali z północnych kontynentów, absolutnie nie to musiał być tutaj. Na tym terenie tam musieli go pyknąć. No Ludzie po 11 września nie nauczyli się jednego. Po 11 września w Stanach Zjednoczonych zaczęto na lotniskach takie już konkretne, skrupulatne weryfikacje, wprowadzali nowe, zaawansowane systemy, żeby, żeby ludzi tropić, więc to też było fajne, bo akurat im to dało nowe jakieś technologie, innowacje, mogli sobie to wszystko przetestować. Po 11 września, no, wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o loty. No, to dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa, moi drodzy, ale tak naprawdę chodziło o coś więcej, bo jak oni mają takie zaawansowane organizacje jak CIA, FBI, Mossad, czy BET takie są w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, to mi się nie chce wierzyć. To, to nie jest Polska, że tam ludzie podłożono podsłuch czy lokalizator GPS w jego służbowym aucie. To nie jest Polska. To są naprawdę świetni wachowcy. Jeśli coś się dzieje, to zawsze musi się zapalić czerwona lampka. Czy to się dzieje naprawdę? Czy może to się dzieje dlatego, że ktoś chce, żeby to się działo? To jest istotne w tym wszystkim. Dobra, napiszcie, co o tym sądzicie. Patrzcie. W szczegóły zagłębiajcie się, zadawajcie pytania, otwierajcie mapy, plany miast. Różne sprawy są tak zagmatwane, że jeśli się nie powęszy, nie pokopie, nie potropi, no to się nie znajdzie. Później powiedzą to, co powiedzą i wszyscy w to uwierzą. Trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, papa.